Widzę, że myszki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Harbora 4 na wdokiecji Kaiser Redux jako Meksyk. W ostatnim odcinku przeszliśmy tą bardzo trudną ścieżkę polegającą na tym, że musiałem po prostu cheatować, żeby dostać tą ścieżkę, którą aktualnie robimy. Jeżeli chodzi o nią, to musimy jeszcze ją oczywiście wyrobić. No i tutaj możemy oczywiście trochę sobie, że tak powiem, pozdobywać rzeczy. Póki co, że tak powiem, tutaj, żeby zdobyć to, to tak naprawdę no trochę to zajmie nam, ale w głównej mierze ja teraz robię wojsko. No i próbujemy coś tutaj osiągnąć w wojnie. Jeżeli chodzi o wojnę, to ona zazwyczaj jest easy, nie powiem, bo właśnie zostali pokonani, więc powiedziałem to w momencie, kiedy zostali pokonani, super. Czy ktoś przeciwko nam wypowiedział wojnę? Nie. Więc gdy tutaj sobie wszystko to robimy, to musimy sobie oczywiście pogarniać armię. Tutaj oczywiście nie możemy zrobić, bo jesteśmy w trakcie wojny, ale to już możemy zrobić. Ciekawe. Więc to, co po pierwsze musimy porobić według mnie, to tutaj zdobyć. Tutaj są jakieś mało potrzebne rzeczy, ale jeżeli będziemy ciągle szli tą ścieżką, powinniśmy zdobyć dosyć nawet dobrze prosperującą armię. Więc najpierw się pozbądźmy tych, co możemy, a później się przygotujmy do zaatakowania Stanów Pacyficznych, bo one oczywiście też będą, że tak powiem, naszymi wrogami, więc tutaj szybko wysyłajmy, gdzie powinniśmy. Niestety nie mogłem wysłać naszych samolotów, bo były zbyt daleko, ale no, widać, że tutaj wszystko ładnie się jak na razie stoi, ale jak zwykle jest jakiś problem. Dobra, te dywizje, które nie mają żadnego rozkazu, idźcie tam, wejdźcie do tego miasta. Tak naprawdę oni są już skapitulowani, ale musimy najpierw ogarnąć sobie te wszystkie rzeczy. War propaganda, o, bardzo chętnie. Nie powiem, wykorzystanie tego byłoby bardzo ciekawe dla nas. Wypowiedzenie wojny tym Stanom Pacyficznym byłoby o wiele, było dla nas by najlepsze, dlatego że one oczywiście tutaj się pozbywają tych, a my się pozbędziemy te dywizje, które tutaj są. To są dywizje dosłownie. To nie są ich dywizje, to są ich głównych i nawet nie wiem, skąd one się tutaj pojawiły, jeżeli nie miały połączenia. Może po prostu źle zostały teleportowane. Ok, więc bierzemy tutaj. Jak na razie prawie żadnego developmentu w sprawie wojska nie mam. Tutaj widzę, że słabo nam idzie. Czy dywizje też nie są najlepsze. Ja powoli będę je oczywiście polepszał. Na przykład jakaś artyleria by się przydała, więc to jest akurat główny rzecz, więc jeżeli tutaj będziemy dostawać coraz lepsze po prostu boosty do naszych dywizji, to byłoby najlepiej po prostu. Czy możecie już się pozbyć tych, to bym wysłał was dosłownie gdzie indziej, bo chcę na razie pozdobywać sobie doświadczenie wojskowe. A nasz tutaj generał, no niestety straciliśmy większość generałów. Nasz tutaj generał to potrzebuje trochę sobie odbić. Sobie weźmy mu ofensywkę, jak zwykle. Jak już tutaj mamy, chciał to save. No niestety nie my przyjęliśmy, ale my co chcemy zrobić, to wejść o tak i. Nie wiem, dlaczego przechodzimy przez ich terytorium, jeżeli nie mamy tutaj ich dostępu. Ale okej. Więc już niedługo będziemy się szykować na wojnę. Tutaj dostajemy jakieś ładne bonusiki. W ogóle mamy ministra? A, ten gość. No. Nie wiedziałem. Dobra, w takim razie wypowiadamy wojnę. Czy wy się w ogóle zwoicie te 14 dni? W 10 dni tam dojdziecie, wow. Naprawdę jesteście najwolniejszymi dywizjami, jakiekolwiek widziałem. No niestety nasze samoloty to jest żal na nie patrzeć.
Ale bardzo chętnie bym w San Diego zdobył lotnisko jakieś. Dosłownie to by było znakomite dla nas. Zdobycie lotniska w San Diego. Okej, więc tak. Oczywiście się nie zgodzili, więc my będziemy próbowali ich zaatakować. To co chcę na razie zrobić to tak. No niestety nasi sojusznicy w głównej mierze atakują na wschód. Ale my możemy na zachodzie zaatakować. Później i tak trzeba będzie ich zaatakować, więc trochę będzie trudno. A jeżeli ich się nie pozbędziemy, to nie możemy zrobić dalej, więc wow. Tutaj w ogóle nie wiem, czym nazywa się Dago Rebellion, na czym ma polegać, ale na pewno nie będzie polegało na czymś miłym. A nasi, dosłownie, nasze dywizje nic nie mogą zrobić, dlatego że tutaj są tak popychani, że na razie nie chcę sobie zostać w tyle. Więc tak, produkcja oczywiście. Myślę, że militarki już mogą pójść w ruch. Więc o mój Boże, ale ich ciągną dosłownie. Nie chcę mieć długiej linii frontu. To będzie dla nas męczące. Ale chyba już musimy wypowiedzieć im wojnę. Więc tak, na razie dosłownie maksymalnie powoli macie wchodzić. Spróbuj, nie wiem, zaatakować tą dywizję, zdobyć lotnisko, bo dosłownie potrzebujemy tego lotniska. To jest coś, co naprawdę byłoby bardzo fajnie zdobyć. Nie wiem, dlaczego oni przeciwko jednej milicji nie mogą. Znaczy się, wiem dlaczego, ale... Ale po prostu tak zadałem pytanie retoryczne. Możesz pójść tutaj. A, dobra, jeżeli możesz tak zaatakować. Więc tak, powoli będziemy się wchodzić na ich terytorium. W głównej mierze chciałbym, żeby oni upadli, bo wtedy mógłbym przejąć pełne terytoria. Dobra, maksymalnie zdobyliśmy, czy możemy coś zdobyć, które by tam nam polepszyło nieco. Tutaj mamy jungle. To by było fajne. Ale to jest pomiędzy tym, kurde. Dobra. Otoczyliśmy San Diego, to jest w sumie fajnie. Widzę, że już nasze dywizje dalej nie pójdą, więc szybko tutaj po prostu zdobądźcie to San Diego. Naprawdę nawet nie wiem. Bo my jesteśmy nad pop, tak. To się przydało więcej popularności dla nas, więc odżyjmy te plakaty. Zróbmy lepszą artę. Okay. Więc teraz się zaczyna typowa wojna amerykańska, czyli że po prostu wojna między dwoma najgorszymi terenami, czyli potrzebujemy jakieś zdobyć, po prostu zdobyć takie prowincje, żeby wyszedł dobrze atak. Dobra, mamy tutaj samoloty, więc wysyłamy. Wow, mega lotnisko. Pytanie jest, ile samolotów tworzymy? Żadnych. Super, to dosłownie było znakomita informacja, że żadne samoloty nie robiliśmy. Jak wojnie wygląda 11 tysięcy, no fajnie. No ale oni nadal stoją, więc to jest najgorsze. Tutaj się za bardzo nie boję tego. Więc nasze dywizje powoli będą jakoś działały. Ale my potrzebujemy oczywiście jakichś bonusów, które po prostu nam zmienią całą wojnę na naszą korzyść. Tutaj dostanie war supporta na pewno będzie na naszą korzyść. A tu zmienimy sobie na military governor i na kawalerię. Nie chcę aż tak dużo zużywać. Zrobiliśmy to. Możemy oczywiście zrobić to 2%. To chyba kobiety będziemy. Chyba tak. Tak, będą to kobiety.
Myślę, że jeżeli chodzi o wojskowe sprawy, to chyba już zostawimy i pójdziemy zrobić nieco spraw politycznych. Tutaj oczywiście mają wsparcie tych, jak oni się nazywają, wsparcie Japończyków. Dosłownie przed chwilą wygrywaliśmy, teraz przegrywamy. Macie jakieś wsparcie powietrzne? Nie, nie macie. Ale tutaj chyba mamy wsparcie. Nie, nie mamy. Jeszcze samoloty to w ogóle się nie liczą, więc nie będę nawet tego komentować. Więc fajnie, że w drugim odcinku jesteśmy już w wielkiej wojnie. Naprawdę jest znakomity. Ale to, co bym chciał, to oczywiście zdobyć jakieś bonusiki do naszych dywizji, żeby one nie były jakimś łamem. Tylko żeby się jednak trochę polepszyło. Dobra, możemy jeszcze jedną infantry. Dobra, na razie tyle. No, lepiej tego nie zrobię, więc... Tutaj widzę, że dywizję nam słabo idzie. No, chcę zostawić sobie to lotnisko w San Diego, ale te dywizje kompletnie nam rujnują sprawy, więc... Na razie tak pozostawmy. Macie jakiś medal, o. O Jezu, ile wy tych medali macie? Ja chcę oczywiście... Chciałem coś innego, ale... Jeżeli tak, no to mogę sobie Division Attack. Właściwie raz, ile tych medali oni mają? Tutaj powoli musimy się bronić. Nie powiem... Oni później będą zagrożeniem dla nas, ale póki co, jeżeli atakujecie, to my zaatakujemy z boku. O, plus 5% to mi się bardzo podoba. Okej, więc tak, powoli to nam idzie jakoś. Tutaj widzę, że dywizje, nie wiem dlaczego idą w tamtą stronę. Jesteśmy atakowani przez w sumie sporą ilość dywizji. To mi się nie podoba. Się jakoś trzymamy, ale... Zróbmy last standa, może to nam pomoże. No tutaj to naprawdę sporo tych, nie powiem, ataków jest na tą prowincję. Gdzie tutaj się nam robi? No, to zdobyliśmy w Phoenix, ale dosłownie to być. No niestety Union State jest słabe. To nie wygląda. No oni to naprawdę słabo u nich to wygląda jednak. Oni nie mogą popchnąć nic do przodu, a my też jesteśmy bardzo słabo ustawieni. Jak to wygląda? To jest po prostu to. Tak. Nie wiem dlaczego ten gościu, ale okej. Okay. Dostać to. Czy porobić jeszcze to? Chyba nie. Możemy porobić sobie fabryki militarne. I zróbmy sobie tą doktrynkę. Możemy nadal to zrobić. Dobra, to zróbmy to. Więc może na karabiny wyślemy to.
Trochę też widzą, że w powietrzu. No wychodzi. I dlaczego atakujecie niepotrzebnie? Nie atakujcie ich. O dziwo, ich dywizje są dosyć mocne, więc. Więc lepiej ich nie atakować. No, nasze dywizje nie są aż takie mocne, ale nie powiem. Z czasem będziemy lepiej wyposażeni. Dobra, róbmy to. Możemy w sumie już zacząć trenować jedną dywizję na raz. Coś nie mamy gumy, ale. Boję się, że oni mają marynarkę wystawioną. Lepsza produkcja, weźmy to. Mamy teraz tylko 2%. Dobrze. A, bo to mi usunęliśmy sobie. To byłoby znakomite, nie powiem, żeby to hapsnąć. Okej, okay, gdzie to by dać? Dajmy to na artylerię. Teraz powoli nasze dywizje widzą, że sobie dobrze radzą z tym. Wiadomo, że po prostu dojechało zaopatrzenie. Więc to jest według mnie dobrze. Też możemy sobie od czasu do czasu robić fabryki militarne, to nie powiem. O, i Japończycy cofnęli tych, więc może spróbujmy popchnąć i zobaczymy, czy coś się stanie. Widać, że coś się stało. Mamy nawet trochę zielonego. Więc popchnięcie to jest na pewno dobre rozwiązanie, ale myślę, że już powinniśmy nieco stanąć. Dajmy sobie oczywiście tego. Mountaineer, on już od dawna był Mountaineerem. Dobra, więc tutaj sobie poradzą. Wy nic nie róbcie. Wy może sobie zaatakujcie do przodu. Na razie tyle nam wystarczy. Też w pewnym momencie będziemy mieć problem z oczywiście dywizjami, więc już nie jestem aż taki łapczywy. Chodzi tak naprawdę głównie o to, żeby pokonali oraz żeby oni nie zginęli, bo wtedy byśmy mieli dosyć duże problemy na granicy. Weźmy lepszą gospodarkę. Tutaj jeżeli im zepną, to może im uda się jakoś obronić, ale raczej ich odetną. Co chwilę mam jakieś nowe te rzeczy, więc może tak sobie rozdzielmy fabryki. Nasza armia to raczej sobie nie poradzi z tym. Ale możemy kolejny push zrobić, jakiś taki duży. Co zawsze jest ciekawie. Mamy słom, mój Boże. Mnóstwo tego. Więc oczywiście wykorzystajmy tutaj na Jukatanie. I może wykorzystajmy to, żeby wybudować lepsze zaopatrzenie dla naszych. Naprawdę byłoby znakomity pomysł. Więc idźcie na górę i budujcie to. I to byłoby naprawdę znakomicie, żeby to zrobić. Tutaj widzę, że chyba jednak w Afryce coś się dzieje. Czy się nam nie uda zrobić na razie dużej armii zmotoryzowanej. Tego też nam się uda, ale może lepszą artylerię zdobędziemy. Może pójdźmy w anti-airy.
No trochę w Afryce się dzieje. No niestety nasi główni sojusznicy upadli, ale może to połączenie spowoduje, że jednak tam się uda. Czy możemy tak z ich zaatakować? Wygląda, że tak. Jak wygląda w powietrzu? Mamy już trochę samolotów. Ich w ogóle nie ma żadnych. Ale na razie, póki oni nie upadli, no to jest fajnie, ale chyba upadną niedługo. Więc może... O, wow, muzyka, jakbyśmy w ogóle chcieli tą muzykę, nie powiem. Tak, nie chcesz muzyki, ale i tak ci muzykę dadzą. Ok, w takim razie róbmy kościół, bo to na pewno by się nam przydało. O, kolejni są w wojnie. Widzę, że trochę napakowali tutaj. Czy uda wam się wypchnąć ich? Bo chciałbym naprawdę ich wypchnąć. Nie jest fajna prowincja. No, jeden nasz największy problem. Czyli tutaj rozdanie tak. Support equipment, widzę, że największe problemy są. Nie produkujemy go. To nie dziwię się, że możemy mieć problemy z nim. Dobra, wystawmy w takim razie tą dywizję. No niech pójdzie tam tutaj na froncik. Czy teraz postanowicie, że bardzo fajnie będzie zaatakowanie tą prowincję? Bo uznali, że tak. Wjechały czołgi. Dlatego będą potrzebne nam antitanki, bo dosłownie te czołgi nas tak stopują. Dobra, nie, nic nie róbcie w takim razie. Albo zróbcie tutaj. I mamy coś? Mamy. Jedźmy tutaj. Na pewno będzie potrzebny nam. My mamy w ogóle Wargol przeciwko nim. Dlaczego mamy Wargol? Mamy Wargol. Oni nie mają Wargola. Dlaczego my mamy Wargol? Przecież nawet Justify, ja po prostu to zrobiłem. Myślę, że to byłoby fajne zdobyć. Ta kawaleria mi się trochę nie podoba, bym bardzo chętnie ją zmienił na coś innego. Bardzo chętnie bym zmienił sobie to wreszcie. Lepsze karabiny, bardzo chętnie. Nie wiem, środek wojny to jest najlepszy moment, żeby zmienić sobie broń. Nie chcę tego. Okej, więc tak, kolejne rzeczy, co możemy zrobić. Na przykład to możemy zrobić. I antitanki możemy zrobić, co byłoby niemądre, ale już tak bywa. I poczekajmy sobie, żeby zmienić sobie prawo gospodarcze. Ale realnie to my mamy inicjatywę już. Bo dosłownie dzięki temu, że on jest Mountaineer, to możemy nieco popchnąć do przodu. Okej, to już nam nie jest potrzebne. Partial mobilization. Jak wygląda tutaj produkcja? No jedynie co nam brakuje to tego. Więc możemy sobie nieco zwiększyć ten. Jak to wygląda? No karabinów nam brak. Więcej fabryk. Da mi się frakcja Anti-Goring Pact. Okej, zróbmy to i to będzie największy bonus. Jeżeli chodzi o to, nie wiem dlaczego The Question of the Charge mamy nadal.
my to sobie zamieniamy? Nie, to zamieniamy sobie na sam koniec. Dobra. To sobie rozumiem. Więc to, co w głównej mierze teraz chcę zrobić, to anti-air i infantry dać. I to trochę nam niestety będzie kosztowało, ale szybko sobie to odbijemy. Możemy sobie tak zrobić. Mamy też dużo ciężarówek, więc to jest ciekawe. Jeżeli chodzi o samoloty, no to ładnie to wygląda. Mamy już tutaj nieco problemów, ale to jest zawsze zmieniające. Najbardziej nam potrzebne jest to, żeby Union State był jeszcze przez pewien czas istniał. Ale niestety przez to, że oni słabo tutaj im poszło, to naprawdę trudno mi tutaj określić. Więc zróbmy tak. Tam powoli nam kolej dochodzi, ale tutaj bardzo chętnie bym sobie zdobył jakiś punkt zaopatrzenia, naprawdę. No Las Vegas będzie takim jednym z punktów. Mają dwa czołgi. Możecie po prostu mniej czołgów dawać. To by było fajnie. Te czołgi są dla nas po prostu zagrożeniem. Okej. Okay. No atakują nas te czołgi, ale nie jest to jakieś wielkie zagrożenie. Ale okej. Ja na tym kończę. Wiem, że będzie to bolesna wojna i jak oni się poddadzą, to wtedy będzie bardzo bolesna wojna. Ale na tym na razie kończymy. Bardzo chętnie bym w sumie ich zaatakował na samym końcu, ale nie mogę. Więc był z wami Trachol. No to cześć.